Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy bieżące. Czy w sprawach bieżących ktoś chciał zabrać głos? Pani Weronika Sienkiewicz, potem pan Bogdan Krupa-Bartosz. Szanowni Państwo, ja wiem, że od czasu, kiedy pan Łukasz Wanków zaczął zasypywać radnych swoimi mailami, z Państwa przestała w ogóle tą korespondencję odbierać. Natomiast być może dotarła do Państwa taka wiadomość za jego pośrednictwem, bo nie wiem, czy za jego pośrednictwem, którą myślę, że warto byłoby przeczytać i na którą warto by się było zastanowić. W poniedziałek miałam okazję być na takim spotkaniu radnych różnych dzielnic razem z KAS-em, czyli Krakowskim Alarmem Smogowym, w sprawie zanieczyszczenia powietrza i w sprawie tego, co można zrobić, żeby po pierwsze uświadomić mieszkańcom, że jest źle, a po drugie, żeby mieszkańcom pokazać, jakie są możliwości zmiany sposobu ogrzewania. Wiadomo, że tutaj dotyczy to części naszej dzielnicy. Myśmy już takie działania podjęli wcześniej, natomiast ci zebrani radni by chcieli napisać razem z KAS-em jeszcze takie pismo do prezydenta, żeby uwzględnił w tych swoich rachubach dofinansowania różnych możliwości zmiany ogrzewania, również termoizolację budynków. I ci z Państwa, którzy uważają, że taka inicjatywa jest słuszna i chcieliby się pod takim listem podpisać, mogą to zrobić, będzie tak najbardziej mile widziane. Mnie się wydaje, że no, była to słuszna inicjatywa. Spotkanie było bardzo konstruktywne i bardzo się cieszę, że na nie poszłam. Będą następne, jeżeli Państwo będą zainteresowani tym tematem i będą Państwo mieli czas, no to ja zachęcam do udziału, bo naprawdę można się też powymieniać rozmaitymi doświadczeniami, uwagami, poznać ludzi zaangażowanych w różne działania podobne, tak, też we współpracy z tym czynnikiem społecznym. Pan Łukasz nie dominuje nad całością przedsięwzięcia, także naprawdę zachęcam. Nie wiem, kto jest stosunek przewodniczącego i zarządu, ale wydaje mi się, że to naprawdę zasadne takie działanie. I tutaj takie połączenie głosu rozmaitych dzielnic jest najbardziej zasadne. Dziękuję bardzo panu Weroniko. Ja odnosząc się do tego, o czym pani mówiła, jakby przyłączam się do tego głosu, bo choć pan Łukasz Wanków jest ważną postacią, o czym mieliśmy okazję przekonać się tutaj chociażby na naszej sesji, to jednak sprawa jest niezwykle poważna i ja osobiście również ją poparłem, bo tam każdy radny dostał taką informację z prośbą o poparcie. No bo faktycznie jest to słuszna inicjatywa, żeby iść w kierunku przeznaczenia środków z budżetu miasta chociażby na termomodernizację, na zwiększenie takich działań informacyjnych w zakresie dotarcia do mieszkańców z informacją o zakażeniu i innych, które mają na celu właśnie przeciwdziałanie smogowi w naszym mieście. Natomiast warto podkreślić to, o czym też już Weronika mówiła, że my jako dzielnica tak naprawdę byliśmy pionierami w tej aktywizacji mieszkańców przechodzącym na te ekologiczne źródła energii, bo jako pierwsi zorganizowaliśmy takowe spotkanie właśnie z udziałem przewodniczącego Bogusława Kośmidera i faktycznie warto w tym kierunku iść, tak więc zachęcam, drodzy Państwo, oczywiście mam nadzieję, że ta działalność nie zakończy się na apelach, bo my już robimy pewne konkretne przedsięwzięcia, ale jestem przekonany, że wspólnie, ja niestety nie mogę osobiście uczestniczyć w tym spotkaniu, ale jak najbardziej podzielam tę inicjatywę i warto się tutaj przełączyć. Ja bym może jeszcze tutaj uzupełniła, że właśnie jako ta dzielnica, która przed rozpoczęciem tych rozmów z KAS-em podjęła pierwsze działanie, no myśmy tutaj byli w roli takiego lidera dzielnic krakowskich i radni z innych dzielnic no, dopytywali się o to, jak to robiliśmy, jak to można, prawda, chcieli skorzystać z naszych doświadczeń. Także ładnie się prezentowaliście. Dziękuję bardzo Pani Weroniko. Pan Bogdan Krupa, proszę. Ja chciałem zwrócić uwagę na, chociaż ja w zasadzie psa nie mam, z psami, które z psem nie wychodzę, ale chciałem zwrócić uwagę na taką sprawę, że jednak ludzie zbierają te odchody po psach i nawet do tego dochodzi, że jeden do drugiego mówi, no ale pana piesek zrobił tutaj, a pan nie zbiera, ja tu mam woreczek, to panu dam, ja wiem, że pan pozbiera, prawda? No i bardzo dobrze, że to tak w ten sposób idzie, jeden drugiego szkoli, kształci, jeden drugiego patrzy na ręce i na tego psa i tak dalej. No, i na kupę. Ale mam mieszkańcy, znaczy nie mieszkańcy, tylko tam taki sygnał miałem, że przy bloku, na drugim pułku, przy bloku 26, tam jest ten teren gminny, duży,
i tam ludzie właśnie z psami chodzą, a nie ma tych koszy. Nie ma w ogóle koszy. No właśnie, moment, nie ma tych koszy, żeby tam ewentualnie jeden kosz, no ja nie wiem, że dwa to już jest w ogóle rozpuszczone. Cieśle skleją tak samo. Wężyka też. Uważam, że... Nie ma koszy. Przydałby się czas. Ale już, momencik. Przydałyby się te kosze właśnie tutaj przy bloku 21, przy bloku 26 na drugiego kółku. Dość duży blok i tam tych psów jednak jest dużo, także to by sygnalizował tą sprawę. Mhm. I druga sprawa jest też taka, jak tutaj akurat na dzisiejszej sesji padło to, pan przewodniczący powiedział o tej likwidacji tego pokoju tutaj, prawda? Chciałem zauważyć, że nie wiem, ktoś, czy to lekarki, czy to trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, ale został zrobiony remont bardzo ładny przychodni na drugiego pułku lotniczego, tam poczekalnia tam, gdzie przyjmuje pani doktor Drohomilecka i tam też przychodzą matki z dziećmi, no tam był taki kącik dla malucha, no taki bardzo słaby. No teraz to tam, no niby tam jest troszeczkę już sfatygowane po tym remoncie, jakby tam, nie mówię o całości tego wszystkiego, ale jakiś tam element, nie wiem, krzesełko, jakiś stolik, coś tak jakby można było przekonać, to bym był wdzięczny. Pan Aleksandrowski, bardzo proszę. Z tymi koszami to nie jest problem założenia koszy, tylko dystrybucja niestety odpadów po tych psich, nie ma ich kto zbierać, nie ma kto. Także tu trzeba uregulować tą kwestię odbierania, a nie zamontowania, bo zamontować można, tylko nie ma kto i dlatego oni nie montują, bo jest taki problem właśnie z tym stworzony. Dokładnie. Pan Paweł myślał, że to jest za czasu. Faktycznie został wybrany blok 26 i teren przed nim. Tak naprawdę mówimy o ustawieniu kosza przy samym bloku 26. Przy samym bloku 26 jest. Problem w tym, że ten teren nie służy tylko wyłącznie dla piesów z naszego bloku, tylko tak naprawdę z całego osiedla. Bo tam chodzą i od Marka z okręgu. Osobiście też chodzą. Dokładnie. Chodzą z bloku 15, 16 i wszystkich z tej części osiedla. Ja zbieram. Kosz jest. Proszę uwagi, drodzy Państwo. Nie chodzi tylko o zastosowanie tak naprawdę na zasadzie. Mówimy, że nie ma kosza w bloku 26. W bloku 26 jest. Tylko to jest, jeżeli ktoś na przykład idzie z drugiej części osiedla, miałby przejść przez cały teren, tylko po to, żeby wrzucić pod naszym blokiem ten woreczek i wrócić z powrotem, nikomu się nie będzie chciało. Dlatego ewentualnie zlokalizowanie tego bardziej po środku tego terenu, na przykład przy nowym parkingu naszym, albo od drugiej strony. Proszę, żebyście wypracowali z panem Bogdanem Krupę koncepcję, jakąś wizję, które... Ja akurat widzę codziennie z okiem, bo akurat mam okno na tą stronę, które się ci ludzie z tymi pieskami chodzą. Pomijając fakt, że ci ludzie, 90% ludzi w ogóle nie sprząta. Może ten 2% się zdarza, że posprząta, ale i tak, jeżeli ci co chory sprzątają, to nikomu by się nie chciało chodzić, żeby rzucić totalnie pod blok i wracać. No na początku dwa. Chodzi tam prosto rano, na przykład do 7 rano przed pracą, z pozostałych 3 bloków z innej części osiedla, tylko wyjdą tu, na chwilę, żeby pobiegł i z powrotem do domu. No więc chodzi o dwóch różnych częściach placu, żeby były zlokalizowane, ewentualnie ten prosto. Przynajmniej 4. Faktycznie, że na terenie brakuje koszy, być może niekoniecznie koszy na psie odchody, bo właściciele, którzy mają psy, mają świadomość tego, że również te zapakowane psie odchody mogą wrzucić do zwykłego kosza na śmieci. I myślę, że takie kosze faktycznie rację bytu tam by miały. Tam troszeczkę koszy brakuje przy tym parkingu, który to jest ciąg pieszy. Także, a jeszcze dodam tylko tyle, że widziałem parę razy na psim wybiegu, że byli mieszkańcy i biegali, znaczy i psy biegali. Tak, były? Tak. Że powoli, być może jest taka, być może już jest powód do tego, żeby artykuł w Kaku się ukazał. Być może jeszcze chwilę poczekam. A ja wiem, jeszcze w sprawie tych kubek chłopca. Ja od 2 lat staram się otrzymać takie kosze, gdzie zawsze jest odmowa. Myślę, że tym razem, jak Rada Dzielnicy napisze, również i wspomnie o Cieślewskiego. Przypomnimy, że tam jest teren, gdzie mogą się dać. O 3. Drodzy Państwo, korzystając z obecności, drodzy Państwo, Jurka chciałbym poprosić,
bo no, niestety stanęliśmy przed groźbą przerwania ważnego dla nas zadania, bo dwa lata temu rozpoczęła się przebudowa ulicy Narciarskiej, natomiast w tym roku niestety w budżecie tych środków nie ma. Bardzo bym prosił, żeby jakoś, może się coś uda zadziałać w tym zakresie, to prawie, że my jako dzielnica jesteśmy w stanie jakoś, jakieś tam środki dofinansowania zabezpieczyć w wysokości 100 tysięcy złotych, a pan prezydent, co istotne, tak. Mieszkańcy wystąpią z pismem, dał zobowiązanie i deklarację, że takie zadanie będzie w budżecie miasta. Mieszkańcy wystąpią z pismem do prezydenta przypomnieć mu to zobowiązanie. Ale właśnie wygląda, że pan się też wstawił. Ja miałem informację, że sprawa jest generalnie załatwiona i środki nie są uwidoczniane wprost w budżecie, to... Znaczy może są gdzieś ukryte faktycznie, może gdzieś tam... Najprawdopodobniej na lutowej sesji, bo będziemy mieli informację o tym, jak będą środki na remonty drugich chodników i oświetlenia. Będziemy podejmowali decyzję o tym, jakie kwoty na poszczególne zadania. Będziemy też dofinansowali właśnie to zadanie, no bo co roku tam jakieś środki przeznaczamy na to, żeby tam dofinansować jakieś tam w wysokości około 100 tysięcy złotych. Dlatego to jest istotne, żebyśmy też wiedzieli wcześniej, czy to jest faktycznie gdzieś ukryte, bo być może to jest gdzieś ukryte. Prezydent tak ukrył, że wyciągnie na coś innego. Z ustaleń wynikało, że ma być 500 000 złotych przeznaczone na to. 1 000 000 złotych. Ja mam zobowiązane już konkretną kwotę 1 000 000 złotych. Ale Rada Miasta, podobno, że po wycenach wniosków naszego klubu Zikic wycenił, że 500 000 jest kwotą wystarczającą. No być może, bo tam jest robione dużo więcej. Ja mówię tylko na podstawie tego, że... Zauważy, żeby to dokończyć. Nie przerwać. Być może będzie po tych podwyższe. Ja będę pan nie odźwignie. Drodzy Państwo, zamykam punkt sprawy bieżącej i oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś w oświadczeniu komunikatach? No, oświadczył się już kolega, to już... Że następny nie ma? Drodzy Państwo, w związku z czym przechodzimy do 15 punktu. Serdecznie Państwu dziękuję i zamykam obrady 39 sesji Rady. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy poparli.